Боевая тревога. Противник атакует базу. Приказываю. Сдерживайте его до подхода основных сил флота. Если не ошибаюсь, то засубчил мой канал. И вот поверь мне. Ладно, снимай фильм, конечно, запишь жадного. Из моего нового материала. Na wszystkim z tej strony zwycięzca, widzę już kolejny materiał z albo z PJP, albo z odcinka z World of Warships, ale generalnie chyba raczej będzie zwykły odcinek z World of Warships. Jest to nowy tryb, który osoby ode mnie z klanu będą wiedziały, o których mówię, bo dość często powtarzałem się, że jest nowy tryb na World of Warships i to jest właśnie ten. To jest jeden z lepszych jedna z lepszych bitew, jeśli chodzi o mnie. Z lewej strony macie zadane misje, jakie musimy wykonać. Zadanie główne, powstrzymaj atak do przybycia sojusznicy eskadry, uratuj przynajmniej jedną instalację przybrzeżną lub okręt wsparcia. Tutaj jak widać mamy stację dozorowania. Tutaj też. Co tu jest? Centralna bateria. Ponieważ jest to tryb obrony bazy morskiej w Newport. Baza morska jest tam. Jak widać tutaj jest klucz nad Libery. Serwisant pierwszy i serwisant drugi. Są to okręty, które... przy których możecie sobie, jeżeli stracicie HP trochę, no to możecie tam wpłynąć i zregenerować sobie do full. Amunicji chyba tak samo. Chociaż tutaj się nie ma ograniczonej liczby amunicji, to jest jakaś nieograniczona liczba. Mam strasznie brudny ekran. Tu gramy... poziomy od 5 do 6. I są... jest kilka fal ataku. Kilka faz atakowania przez, bo to są boty tak naprawdę, to są boty, ale te boty nie są aż takie łatwe jak w PvE. Znaczy to też jest PvE, już drugi tryby, bo jest bitwa kooperacyjna, jest to i bitwa losowa. I w niedługiej przyszłości będzie aktualizacja 067. Gdzie mają wejść bitwy rankingowe. I jak widać zaczynamy od poziomu trzeciego. Ja tu gram na budyniu. Mimo, że ja budyniów nie lubię. Ale nieważne. Jak widać zaczyna się od poziomów trzecich. A tak, tu są już poziomy czwarte. I są to już pancerniki. Bo w poprzedniej fali ataku nie było w ogóle pancerników. Są chyba trzecie i piąte. Bo generalnie zaczynamy od poziomów trzecich i dojdzie do poziomów nawet dziesiątych. Znaczy ja przeżyłem do poziomów ósmych chyba najwięcej. I później od razu do garażu urcie, znaczy do portu. Więc no jest to dość trudne. Trudny tryb, przynajmniej moim zdaniem. Możecie sobie zagrać, tylko wystarczy, że zaktualizujecie sobie grę, bo dzisiaj była też mini łatka jakaś, 0661. Jak widać, stacja dozorowania oraz główna bateria... która jest tutaj z lewej strony, koło Clevelanda, regenerują sobie PW, samoczynnie. Najlepiej z tego, co mi... przeczytałem kiedyś w bitwie losowej z kolesiem, co pisał, że najlepiej jest stać przy bazie. Zostać przy bazie, po prostu poczekać, aż oni tu podlecą. Znaczy, podlecą albo podpłyną. Bo przeciwnicy mogą mieć lotniskowca. My możemy mieć lotniskowca. Tutaj generalnie każdy tryb okrętów jest, może grać
Czyli lotniskowiec, pancernik, krążownik i niszczyciel. To są cztery typy okrętów, które mogą brać udział. No, ja tu wziąłem sobie budynia, ponieważ Cleveland jest trochę gorszy moim zdaniem. Bo Cleveland nie ma torped. Cleveland nie ma torped, a budyń ma na 4 km zalety. Dodatkowe uzbrojenie mam ja akurat na 4,5, także najpierw zacznie moje dodatkowe uzbrojenie strzelać, a później moje torpedy. Będę mógł wypuścić. Tak samo nim ruski niszczyciel, czyli... Nie pamiętam nazwy, w każdym razie. Ruski niszczyciel i ruski krążownik mają... Wszystkie ruskie okręty mają zasięg 4 km, przynajmniej do tego poziomu. Nie wiem jak jest dalej, bo nie grałem na wyższych poziomach ruskimi. Zresztą ruskie w każdej grze są zbyt OP. No tutaj budyń mam bardzo spamerskie działka, jak na swój poziom. Rozpoczął się trzeci atak, jak widać. Tutaj mamy właśnie Kaiserka i Izuhiri. Czyli to jest jeszcze resztka drugiego ataku. Więc jeszcze do tego niszczyciel jest. Z lewej strony. Znaczy tak jak mówię, no na początku jest albo z lewej, albo z środka, albo z prawej. Na początku są pojedyncze strony atakowane, a na samym końcu jest atakowane wszystkie strony naraz. Zresztą zobaczycie sobie za chwilę, bo to będzie pokazane. Raz mi się zdarzyło, że grałem kiedyś bitwę losową. Znaczy bitwę losową, bitwę w tym trybie. I... W ogóle wy to obejrzycie później niż jak nagrywam, tak by the way. I możliwe, że wtedy już będzie patch 067. Bo ja to nagrywam 16 czerwca 11.12. Tylko, że nie mam co robić. Mi się spać chce trochę. To... Tak, no ja to chyba nie zniszczę nic. I z tego co pamiętam, pobiję swój rekord, jeżeli chodzi o liczbę trafień. O, do gościu się pali jeszcze. Jak widać, Kaiser może... Przeciwnicy, w sensie boty, mogą sobie włączyć regenerację HP. Tu niepotrzebny strzał był. W zasadzie. W już zniszczonego lotniskowca. W Battlefield Zierwujcie też jest lotniskowiec i to jest dość ciężko do niego dolecieć, ale... No, przynajmniej się już... Bynajmniej się już spłaciłem. Poza tym zobaczycie też screeny końcowe. Jak wyglądają. Może uda mi się też... 16... Może uda mi się 16 zrobić streama World of Warships. No nie to. Także... To strzelałem z przeciwpancernych, ponieważ tam są tylko krążowniki i niszczyciele. A więc... O, tam jest Hatsuharu, czyli Hatsuharu to już jest poziom 7. Tak więc... Jeśli chodzi o tabulator, to jak widać tutaj mamy tylko... Tylko my jesteśmy pokazani. Jeśli chodzi o misję, no to tutaj macie wszystkie zadania pokazane. Scenariusz, to jest bitwa scenariusz. Tryb scenariuszu, o tak. Scenariusza. No tu się odbiłem tyle razy od krążownika. Dlatego zmieniłem chyba na haeki. Haeki są o tyle lepsze, że... Zawsze haek zada zawsze obrażenia. Jakiekolwiek. Odłamkowo bożący. Zada zawsze obrażenia. Ale gościu była, bo... Znaczy bot w sensie. Tu mi się nie uda chyba go zniszczyć, no właśnie. Cleveland mnie go zabrał. Kliniesberg
zginął. Jest jeden minus w tym trybie, który za chwilę zobaczycie. Tak, GED to jest GED, czyli niemiecki niszczyciel 6 poziomu. To chyba niedługo będę wracał się na bazę. To jest chyba trzeci atak, z tego co ja wiem. Trzecia fala, tak, to jest trzecia fala ataku. Najgorzej tu ma pancernik, bo pancernik jest dość wolny, duży, czyli łatwym celem. Czyli jest łatwym celem. A tu zaraz walnę w górę, bo nie zdążę wyhamować. I miałem lekki obaw... O! Za chwilę zobaczycie. Jest na mapie zaznaczone oraz na czacie jest pokazane, gdzie, skąd będzie atak. Jest to już... Tak, wiem, że słuchać TS-a w tle. Rozpoczął się główny atak, czyli z prawej strony jest Mogami i York. Z przodu są dwie niszczyciele i z lewej strony są trzy pancerniki. A to jeszcze Gneisenau chyba z prawej strony. Z tej co ja się patrzę, to chyba jeszcze Gneisenau płynie. No, czyli poziom wyżej niż budyń. W ogóle też pobiłem swój rekord w jednej bitwie liczby podpaleń, także to jest też... Большое спасибо! Chociaż большое спасибо to bardzo dziękuję, a nie dzięki. Samo спасибо to znaczy dzięki. Kurde, muszę chusteczkę zdjąć. Kurde. Napisałem tutaj repair in base, czyli naprawa w bazie. Ja, tak jak mówię, ja tu uciekałem do bazy, ponieważ krążownik ten... jeżeli chodzi o krążowniki, to tylko... Jeśli chodzi o krążowniki, to tylko Bretole mają możliwość regeneracji HP. Tak swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale będzie linię pancerników brytyjskich. Tak zwanych herbaciarzy. Właśnie w wersji 067. Czyli będzie znowu co robić. I jeśli chodzi o polską linię w World of Warships, bo też miała być... Z tego co słyszałem, ma być albo po włoski, albo po węgierskie, aczkolwiek nie wiem, bo jest Duca d'Aosta. Duca d'Aosta to jest z tego kraju już. Ma być nowa linia, a później po tym kraju ma być linia polska, bo jest... Jeżeli chodzi o linię, to jest... jest flaga polska w World of Warships. Jest tylko błyskawica, także... Trochę mało, bo błyskawica zresztą to jest okręt premium. Nie wiem co to jest CEP. Kojarzę się tylko z jednym. To jest St. Clair, czyli okręt łącznościowy. Nie wiem co to jest okręt łącznościowy też, no ale właśnie na tych trybach wojennych tak coś jak nie znam. They are shooting at me. No, jak widać już na damage panelu, pomalutku, ale rośnie mi liczba PW. Ponieważ te dwa okręty, jak jesteśmy w tych kółkach, w tych okręgach, a nie kółkach. To regeneruje nam się PW. Nieważne czy macie możliwość włączenia regeneracji HP, czy nie macie. A z tego co widzę, sprzęt eksploatacyjny nie odnawiał się nam, z tego co widzę, bo mam 1 i 2. Mam chyba zresztą ten goldowy myśliwiec. Ja nie zobaczę tego. Tak jak wspomniałem, zaczyna się stopniowo zwiększać poziom trudności, tak jak mówię, najpierw zaczyna się od poziomu... No to niestety władowałem się w swojego. W swoją naprawkę. Sojuszniczą tam zwierzakiem ułożą.
Co ja chciałem powiedzieć? Zaczynamy od poziomów trzecich i lecimy do dziesiątek. Może dojść do poziomu dziesiątego. Z tego co mi się wydaje. Bo tak, z tego co czytałem właśnie. Tylko co jest dziwne, bo Halak na przykład wykonał wszystkie zadania od razu. Ja grałem już chyba 20 czy 5, czy 30 bitew. Albo nawet jeszcze więcej w tym trybie i ani razu nie udało mi się wykonać wszystkich zadań bezbłędnie. A to pancer coś tam miał, co? On ma Clevelanda. O, więc to ma. Ja tu się skupiłem na Gneisenale. Gneisenau, nie wiem jak to się czyta. Niestety jestem 3 km od niego. A więc on może z łatwością na mnie torpedę wypuścić. Również Scharnhorst, jak podpłynie bliżej. A nie, on jest 9 km ode mnie. Dobra, nieważne. Głównie zależało mi na tym, żeby puścić na niego torpedę, na kogokolwiek torpedy. Kimkolwiek. Tak myślałem, że nasz ten wyłapie. Bo te zwierzęki nie mają. Mogłoby się ogarnąć. Natomiast York i Mogami zmieniłem na przeciw pancerny, żeby móc zniszczyć Yorka lub Mogami. Zależało mi na tym, żeby schować obronić sojuszniczy ten do regeneracji PW, czyli HP. No to był zły strzał, ponieważ nie wiedziałem, w którą stronę mogę mi płynie. W ogóle będziemy grali właśnie w World of Warships na streamie. Może uda mi się go zrobić. Prawie zawsze gram na World of Warships na streamie, ale nieważne. Przybyła sojusznicza eskadra, która... Swoją drogą raz mi się zdarzyło, żeby... A, to obrwałem od Mogami. Już Mogami, ała, strzelił do mnie z odłąków burzących i pierwszą salwą od razu podpalił. Słaby strzał. Za mną były torpedy, na szczęście nie udało im się trafić. Hej, stay focused. No znowu tu jest jakaś góra, znowu walnę w górę zaraz. Tak coś mnie się zdaje. Też teraz mi chodzi o obronę tamtej baterii, która jest przy Mogami. No, władowałem się w górę. A w zasadzie tu w plaży. What? Nie znam rosyjskiego, jak ktoś zna rosyjski, to może... To możecie dać znać. Zostały jeszcze 2 minuty do końca bitwy. I uda nam się chyba wygrać. Zresztą zobaczycie za chwilę. Zobaczycie za chwilę screen końcowy. Udało mi się wstrzelić w Szerniego z podpaleniem. Kurde, podgłośnienie przez słuchawki za głośno. I będzie kolejna salwa. Tak, leci kolejna salwa w Szerniego. Niestety bez podpały. Wiem jak jest wynerwiające, jak krążownik skupi ogień tylko na pancerniku. Więc, bo sam nieraz tak miałem. Jak mam załadowane jedną wieżę działową. Chciałem powiedzieć, że nie strzelę, ale jednak strzeliłem. Niestety nie udaje mi się przebić Scharnhorsta dość długo. No i udało nam się wygrać. Także zobaczymy screeny końcowe.